wiem, że ja tam zawsze zdrowe. Tak. Ludek. Chodź tam. Jesteś ty już? Cześć. Śpimy w pałacu, czyli w gimnazjum, czyli dawnym technikum młynarskim. Tam zapraszam również na kiełbaski z grilla, żeby było nam miło. I Tomek, gdzie jest Tomek? Graczu? Jest Graczu. I słuchajcie, i dzięki Tomkowi i jego zapobiegliwości będziemy mogli wypić ostatni baniaczek wina przywiezionego z Francji. Tam fotografuję jak mężu. Nie. Janka nie mogę do zawału doprowadzić. Pierwsza kuźnia była tam, gdzie ta tablica stoi, po drugiej stronie drogi. Na samym środku wsi stała kuźnia. Kowal dawniej, prądu nie było, mechanizacji nie było. Trzeba było miechem skórzanym pompować powietrze, żeby tu rozpalać. Takim miechem skórzanym, duży to był taki miech. Wszystko trzeba było ręcznie robić. Jeden kowal później nic by nie zrobił. Zobaczcie, jak on chodzi. Cała siła uderzenia i szybkość uderzenia reguluje się nogą. Napęd jest elektryczny na silniku. Wszystkie otwory, dziury, to tą wiertarką trzeba było kręcić i napęd ręczny. Takiego płaskownika, z takiego żelaza. Panie, to się nagrzeje, to zrobimy jeszcze sobie coś. No właśnie, bo to metal się utlenia przez podgrzewanie i właśnie takie odpryski, i te ustki nie? Wtedy no. Odpadają te utlenienie. Dlatego trzeba szybko. Jak to kuj żelazo do pięć gorąco. Jak najmniej podgrzewania, nie? Cześć. No a mój ma w sierpniu będzie 3. No, malutkie. I babcia mówi, ja zachodzę na obiad i babcia mówi, powiedz dziadkowi, kawał mówi, dobcie. Nie, te głosie to są kufno, kufnale się jak. Kufnale, ale po polsku to podkowiaki, nie? No tak. O, takie no. Gościa, mniejsze na goździe. A dlatego muszą być kwadratowe, bo gwóźdź jest też kwadratowy. Tylko kwitną tkankę z podeszwą. Kowa jest zrobiona. I jeszcze zrobimy ten kapturek, to się nazywa, taki nosek. Ta końcówkę, tak. To kierowatu, nie wiem. Jest symboliczne. No co? Trzeba te końcówki dopasować i wtedy można przebijać. To w
prawdziwe, o, ucięte od konia i tutaj jest od dołu, o. To jest strzałka, to jest puszka kopytowa, a to jest podeszwa. Teraz tutaj gwoździe można wbijać tylko w tą puszkę kopytową. U celu. Podobnie z białej. Zadzwoniłem już od pana, który udostępni nam szkołę. Pozwólcie, że najpierw ja wejdę do szkoły i pan mi pokaże, które klasy dostaniemy do obsługi. Mniej więcej za 15 szósta, czyli niedługo, powinien przyjechać samochód z Piły z materacami. Także wtedy będziemy mogli pobrać materace i teraz może... No tak, za taki terowany to się nie jest Zenon Grąkowski, kubeczek, klej proszę wziąć, pieczątka przybita, wklejeczka wzięta, pierdolniczek odebrany. Następny proszę. Zadam pytanie numer jeden. Czy wszyscy wpisali się do worka szczęścia? Tak. Czy na pewno każdy... Karolina, chodź, no tu pokaż się. Czy na pewno Karolinie każdy podał swoje imię i nazwisko i ona zapisała na kartce? Uważaj. Ty ciągniesz, Janek, patrz. Robisz za Krasnala. Ty robisz za Krasnala i wyciągasz, tu są różne gazety. A, wyciągasz. Czasem musisz zanurkować ręką i do tego, no. No. Nie da się. A ty losujesz. Właśnie tak. Uwaga. Czyta, ona umie czytać. Bartek. Jest dla ciebie! Dobra. Teraz powiem cicho i nie powtórzę. Bo wiecie, ja promuję zdrowy styl życia, a to jest... No ale ja... Wyjmij pokaż, a niech się... Nałóż się pokaż! Wyjmij pokaż! Piciu! Puchar tygodnika nowego dla najstarszego uczestnika zimnego rajdu kolarskiego. To ja! Piosenka. Dobra! Ja mu uczestnę! Najstarszy uczestnik. Prawda jest taka, w ubiegłym roku Sebastian miał lat 15. Tak było? I załapał się na miano najmłodszego, więc ma dzisiaj w tym roku 16, jest stary, po prostu starszy niż węgiel. Kto jest od niego młodszy? Ja chciałbym być! Wiktor! No byłoby! Jedynie Wiktor! Wiktorze! Gratuluję, stary, piękny puchar dla najmłodszego uczestnika. Stary, muszę powiedzieć, słuchajcie, on ma lat 13 i to jest w zasadzie ostatni dzwonek, bo za rok już będą młodsze. Pierwszy i ostatni rok. Ja mojego wnuczka przywiozę. Zostajesz? Tak nie bibają. A gdzie my te
teraz jedziemy w końcu. Jedźcie się, nie pytajcie. Pip! Nie, ja bym się nie pytał, nie? Na razie, hej!